Na program zaprasza Bonimet, producent wernika Bonu na pasożyty jelitowe. Owsiki wychodzą nocą. Tytuł brzmi dość tajemniczo, ale ma swoje uzasadnienie. Owsik ludzki to nicień, który żyje w naszym grubym jelicie, ale najczęściej żyje w jelitach naszych dzieci, zwłaszcza dzieci przedszkolnych. Wiem, że mamy, które mają wychuchane, wydmuchane dzieci, nagle widzą rozpoznanie owsica, są przerażone, ale drogie mamy, prawie każdy przedszkolak to przejdzie. Krzywda się wielka nie stanie, niemniej jednak nie jest to dolegliwość zbyt miła dla dziecka, ale także dla rodziców. Zatem powiem Państwu, jak się tej dolegliwości pozbyć, używając naturalnych produktów ziołowych. Kiedy możemy podejrzewać się o to, iż mamy owsiki, albo kiedy możemy podejrzewać o to swoje dzieci? Otóż wtedy, kiedy pojawia się kluczowy objaw dla tego schorzenia, mianowicie nocny świąt w okolicach odbytu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jak już powiedziałem na początku, owsiki wychodzą nocą. Zatem nocą samice owsików wydostają się w okolice odbytu, składają tam jaja i z nich tworzą się larwy. Niestety mogą się one również przedostać do pościeli, w której dziecko śpi. A jeżeli dziecko sypia z rodzicami, co jest nader częste, zaczynają mieć objawy również rodzice. Rodzice również mają objawy pod postacią świąt w okolicach odbytu, ale również mogą być też objawy związane z infekcjami intymnymi. Inne objawy owsicy, które czasami się zdarzają, to bóle brzucha, kłopot z apetytem, podkrążone oczy. Niemniej jednak takim kluczowym objawem jest ten, że świąt odbytu. Jak badać owsicę? Owsicę bada się, wykrywa się, badając kał. W kale znajdują się jaja bądź postacie dojrzałe owsików. Można też dokonywać wymazu z okolic odbytu, przyklejać specjalne taśmy, na których można potem pod mikroskopem zobaczyć te pasożyty. Więc diagnostyka jest dość szeroko rozwinięta, ale czasami nie udaje się wykryć owsików. Dlatego czasami najważniejszym elementem jest ten typowy objaw, czyli nocny świąt u dziecka, ale też, jak już powiedziałem, u osoby dorosłej. W przypadku wykrycia owsicy bardzo ważnym elementem jest zachowanie właściwej higieny. Czyli pościel, w którym śpi dziecko bądź rodzice zarażeni tym pasożytem, powinna być gotowana lub też maglowana pod wysoką temperaturą, aby zniszczyć pasożyty bądź jaja tychże. Następnie, jakie zioła możemy stosować, jakie efekty terapeutyczne uzyskają poprzez terapię ziołową. Ja oczywiście stosuję mieszanki ziołowe, bo istotą ziołolecznictwa są mieszanki ziołowe. Jakie surowce zielarskie należy używać do tej czynności? Otóż na pewno piołun, na pewno czarnuszkę ziemną, na pewno owocnie, orzecha włoskiego, ale także olejki eteryczne, takie jak minikowy, tymiankowy, goździkowy. Wszystkie te surowce zielarskie, jak się je połączy w odpowiednią mieszankę, czy w syropie, czy też w postaci mieszanki, którą się zaparza, mają też działanie poprawiające trawienie, które jest zaburzone przez owsiki. Mają też działanie rozkurczowe, czyli bóle brzucha będą też łagodzone oraz również działają łagodnie, przeciwalergicznie. Zatem jest szansa na to, aby stosować takie preparaty i pozbyć się owsicy. Podsumowując, możemy się pozbyć owsików używając ziół, ale zioła szczególnie nadają się do profilaktyki owsicy. Jeżeli dziecko chodzi do przedszkola i raz zachorowało na owsicę, prawdopodobnie zachoruje znowu, gdyż dzieci zakażają się owsicą wzajemnie, więc dziecko wyleczone ponownie jest się w stanie zakazić od kolegi czy koleżanki, która tą owsicę aktualnie ma. Zatem profilaktyka to nie tylko gotowanie pościeli czy też magiel, czyli gorąca temperatura, ale również preparaty ziołowe, które można bezpiecznie i skutecznie stosować na ten nieprzyjemny problem.
Sponsorem programu był Bonimet, producent wernika Bonu na pasożyty jelitowe.